Czuję się jak obracany na grillu kawał mięsa. Czuję, jak staje się coraz bardziej mięciutki. Każdego dnia moje serce staje się coraz wrażliwsze. Modlę się, żeby Pan kształtował mnie, żeby mnie oczyszczał, żeby przycinał mnie jak gałązkę krzewu winnego. Nie chcę pójść do nieba z uschniętą gałązką. Chcę, żeby wszystkie moje gałązki wydawały owoc. Jeżeli zaczniecie prosić Go o to, żeby was przycinał i oczyszczał, to przygotujcie się na to, co się będzie dziać. Powiedziałem też kiedyś Panu, nie chcę, żebyś do mnie szeptał. Chcę, żeby Twoje słowo do mnie było jasne i wyraźne. Ponieważ jest jedna rzecz, której nigdy nie chcę zrobić. Nigdy nie chcę okazać Mu nieposłuszeństwa, gdy On do mnie mówi. I ostatnio On naprawdę dużo mnie napomina. Ten czas bycia napominanym przez Niego jest niesamowity. Wypłakałem wiele łez. Otrzymałem też wiele objawienia. On jest tak dobry i On wie, co dla nas jest najlepsze. Słyszałem ten cytat wcześniej. W tym tygodniu na nowo mnie dotknął. Cytat brzmi tak. Słowo nie, które mówi ci Bóg, jest dużo lepsze niż jakiekolwiek tak, jakie mógłbyś usłyszeć od świata. Gdy Bóg mówi ci nie, wiedz, że to jest lepsze niż jakiekolwiek tak czy przyzwolenie, jakie mógłbyś usłyszeć od świata. Ten cytat jest dla mnie niesamowity. On jest cudownym Ojcem i wie, co dla nas jest najlepsze. Czuję się całkowicie przytłoczony Jego miłością. Czuję się nią tak przytłoczony, że będąc tutaj, trudno mi się mówi. Jest jednak wiele rzeczy, o których chciałbym mówić. Jezus bardzo dużo napominał mnie ostatnio w kontekście tego, czym jest świątynia naszego ciała. Dużo mówił do mnie na temat rzeczywistości tego, że nasze ciało jest świątynią. Zdrowie naszego ciała jest dla mnie naprawdę istotne. Słyszałem, jak komik Tim Hawkins powiedział kiedyś, Bóg nie zamieni nagle chipsa w marchewkę, nawet jeśli bardzo będziesz się o to modlił. Jest to całkowitą prawdą. Rozmawiam z wieloma chrześcijanami. Mówią, hej, przecież my możemy jeść cokolwiek chcemy. Wystarczy, że pomodlimy się przed jedzeniem. Wiem, o co im chodzi, gdy to mówią. Jednak wydaje mi się, że też powinniśmy użyć trochę mądrości. Ludzie nie lubią, gdy głosi się na temat jedzenia. Ale dotkniemy dzisiaj tego tematu. Tylko troszkę. Bóg bardzo mnie napominał ostatnio w kontekście jedzenia, w kontekście ćwiczenia oraz tego, w jaki sposób dbam o swoje ciało. Któregoś razu zacząłem się modlić. Panie, ja chcę żyć długo. Chcę być zdolny do tego, żeby służyć Ci długo. I dlatego chcę prowadzić zdrowy styl życia. Prowadź mnie w tym, ponieważ chcę w to wejść. Dużo w Kościele mówi się o naszym duchu i o naszej duszy. Nie lubimy jednak mówić o naszym ciele. Gdy zaczynasz głosić na temat ciała, ludzie Cię po prostu wyłączają. Przełączają kanał albo zmieniają nauczanie, gdy głosisz na temat ciała. Ludzie nie chcą, żeby ktoś im zaglądał do jadłospisu. Biblia mówi o tym, że Słowo jest chlebem i że takiego chleba potrzebujemy. Wiem o tym. Jednocześnie wiem, że Bóg chce całkowicie nas uświęcić. Mówi o tym pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że ten werset też odnosi się do uzdrowienia. I będziemy modlić się o chorych. Teraz jednak dotkniemy innego tematu. Załóżmy, że dostaję diagnozę od lekarza. Okazuje się, że mam nadciśnienie. Jednocześnie nie odżywiam się właściwie i wiem, że muszę coś z tym zrobić. Przychodzi ktoś do mnie i mówi, słuchaj, brachu, jesteś pod łaską. Jednocześnie ja słysząc to wiem, że pewne rzeczy muszą się zmienić w moim życiu. Próbuję, trochę mi nie wychodzi. Nie wiem, co z tym zrobić. Temat, którego dzisiaj dotykamy, jest trudny. Czy możemy dzisiaj o tym porozmawiać? Cieszę się, że nikt z was nie chce mnie zatrzymać. Załóżmy, że otrzymujesz diagnozę. Masz nadciśnienie. Albo masz problemy z sercem. Albo masz cukrzycę. Takie choroby są bardzo bezpośrednio związane z tym, w jaki sposób się odżywiamy i w jaki sposób funkcjonujemy. Można z nich wyjść, odpowiednio się odżywiając i ćwicząc. Może mi powiesz, no ale teraz są pozamykane siłownie. Nie mogę za bardzo ćwiczyć.
Nie zgodzę się z tobą, zawsze możesz pójść na spacer. Prawdą jest to, że spacer jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla naszego zdrowia. Jezus powiedział coś takiego. Nigdy nie głosiłem na ten temat. Nigdy za bardzo tego tematu nie poruszałem wcześniej. Podzielę się z wami kilkoma rzeczami w tym temacie. Powinienem po prostu przeczytać cały rozdział. I chyba tak zrobimy. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Ten temat jest chyba najmniej ekscytującym tematem dla chrześcijan. Ze względu na to, co się dzieje, dużo czasu spędzamy w domu. Nie wychodzimy za bardzo do restauracji. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zamawiać jedzenie do domu. Restauracje teraz nie funkcjonują. Czuję, że to z kolei daje nam przestrzeń do tego, żeby uczyć się nowych, zdrowych nawyków. Dla mnie ten czas jest niesamowity. Prawie, że stałem się szefem kuchni. Tak bardzo się cieszę, gdy obiad mi wyjdzie, gdy smakowicie połączą się ze sobą składniki. Mówię rodzince, ale wam to będzie smakować. To będzie super. Daję żonie do spróbowania i mówię, jak? A ona mówi, no wiesz, spoko, ujdzie. Ja z kolei mam wrażenie, że to, co ugotowałem, jest tak dobre, że z pewnością znajdzie się na stołach podczas wesela baranka. Moja córka Briley zaczęła zdrowo się odżywiać. Przeszła na dietę ketogeniczną. Straciła 3,5 kg w mniej niż 2 tygodnie. Patrząc na jej progres, myślę sobie, to wszystko jest dużo prostsze, niż nam się wydaje. Ona czuje się świetnie. Ponadto ćwiczy i pije dużo wody. Picie wody jest dla niej dużym wyzwaniem. Ale ogólnie czuje się świetnie. Pozwólcie, że powiem wam, kiedy to się zaczęło w moim życiu. Kiedy zacząłem zwracać na te rzeczy uwagę. 10 lat temu byłem częścią kościoła Harvest Chapel. Tego kościoła, do którego uczęszcza Dan Moller. Pastorem tam jest Dan Walbol. Jest niesamowitym mężem Bożym. Jako liderzy wszyscy zaczęliśmy program, który nazywał się Zdrowie na pierwszym miejscu. Na początku tej przygody ważyłem około 120 kg. Mój obwód pasa wynosił jakieś 120 cm. Liderzy zaczęli kurs, który nazywał się Zdrowie na pierwszym miejscu. To jest program żywieniowy. Plan był taki, żeby cały kościół w to wszedł, ale zaczęliśmy od liderów. Na jednej z grup domowych zaczęliśmy omawiać ten program. W czasie tego programu jesz to, co zawsze. Przygotowujesz swoje jedzenie i zwracasz uwagę na ilość posiłków w czasie dnia. Nie liczy się kalorii, ale liczy się posiłki. Na samym początku byłem bardzo podekscytowany. Ja myślałem, że załatwię temat w następujący sposób. Po prostu zamówię sobie catering dietetyczny. Myślałem, że jest to niezbędne, ponieważ bardzo dużo podróżuję i nie będę w stanie przygotowywać sobie posiłków. Bóg bardzo zachęcał mnie do bycia częścią tego programu. Mówił mi, dasz radę. Ja zamówiłem sobie catering. Byłem zadowolony. Według mnie wszystko było w porządku. Na następnym spotkaniu zaczęliśmy rozmawiać ze sobą o tym, na temat tego, jak nam idzie. Byłem podekscytowany tym, jak mi idzie, więc musiałem się ze wszystkimi oczywiście tym podzielić. Liderzy jednak powiedzieli mi, słuchaj, nie taka była umowa. Jak to nie taka była umowa? Ilość posiłków się zgadza, kalorie są za mnie policzone, wszystko jest w porządku. Powiedzieli mi, nie, to jedzenie jest przygotowane za ciebie. Chodzi o to, żebyś nabył umiejętności życiowej, przygotowywania sobie jedzenia. Zacząłem się usprawiedliwiać, zacząłem mówić, że dużo podróżuję i że to jest niemożliwe. W końcu lider grupki Joe Marks, niesamowity, Boży człowiek, powiedział Todd, albo w to wchodzisz, albo nie. Przyparty do muru powiedziałem, nie poddam się. Chcę być tego częścią. Kolejną zasadą było to, że w posiłku, który składał się głównie z węglowodanów, nie mogło znajdować się więcej niż 4 gramy cukru. Nie miałem zielonego pojęcia o cukrach i węglowodanach. Myślałem sobie na luziku. Spokojnie damy sobie radę. Jeszcze tego samego wieczora wróciłem do domu i zamknąłem się w pokoju modlitewnym. Powiedziałem, Panie, ja nie dam rady. Przez całe życie próbowałem różnych diet. Nie umiem być na diecie. Gdy jesteś na diecie, masz wrażenie, że zaraz umrzesz. Nienawidziłem każdej minuty bycia na diecie. Powiedziałem więc, Panie, potrzebuję pomocy.
A on odpowiedział mi, to czego potrzebujesz, to łaska. A ja powiedziałem, tak, właśnie tego potrzebuję. Proszę powiedz liderowi tej grupki, że dla mnie mogą zrobić wyjątek i ja mogę zamawiać catering dietetyczny. Gdy tylko na głos usłyszałem to, co powiedziałem, zabrzmiało mi to tak głupio. Powiedziałem, Panie, musisz mi pomóc. Następnie pomodliłem się następującymi słowami. Powiedziałem, Panie, proszę, spraw, żeby jedzenie, które jest dla mnie niezdrowe, stało się grzechem w moich oczach. Być może brzmi to dla was legalistycznie, ale dla mnie rzeczy są albo grzechem, albo nie. W moim życiu nie ma szarej strefy. Albo coś jest grzechem, albo coś nie jest grzechem. Wiem, dokąd zabrała mnie szara strefa w moim życiu przed Chrystusem. Nienawidziłem swojego życia przed Chrystusem. Byłem wściekłym na wszystkich ateistów. Dopiero gdy nawróciłem się na nowo, zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo nienawidziłem swojego życia przed Chrystusem. Widzicie, ja myślę tak. Myśl o istnieniu pornografii sprawia, że robi mi się niedobrze. Nigdy więcej nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Myśl o tym, że ludzie żyją niemoralnie sprawia, że robi mi się niedobrze. Nie chcę mieć nic wspólnego z niemoralnością. Myśl o tym, że można kraść, sprawia, że robi mi się niedobrze. Powiedziałem mu więc, tak jak jest mi niedobrze, gdy myślę o niemoralności czy o kradzieży, chcę, żeby było mi niedobrze na myśl o niezdrowym jedzeniu. Powtarzam wam czasem, uważajcie, o co się modlicie. Po tej modlitwie odczułem pokój. Miałem wrażenie, że Bóg dał mi łaskę. Podczas tego programu musiałem rozpisywać sobie to, co jem. Musiałem spisać sobie to, co jadłem na śniadanie, jak duża była porcja. Nie mogłem jeść białego pieczywa. Dozwolone było jedynie pieczywo pełnoziarniste. Pamiętajcie też, że wcześniej nie wiedziałem nic na temat cukru. Okazało się, że wszystko na tym świecie ma w sobie cukier. Byłem przytłoczony. Myślałem sobie, jak mam sobie poradzić, skoro wszystko w sobie ma cukier. Dosłownie wszystko. Zacząłem się więc frustrować. Powiedziałem, Panie, musisz mi pomóc. Mówiłem mu, Panie, niech rzeczy z cukrem rafinowanym w sobie staną się dla mnie grzechem. Ta modlitwa była między mną a Panem. Nie nakładałem z tego przekonania na inne osoby. Wydaje mi się, że podczas tego programu musisz też pić około 2 litrów wody dziennie. Dokładna ilość wody, jaka potrzebujesz, zależy od twojej masy ciała. Przy mojej wadze musiałem wypijać 3 litry wody dziennie. Ilość wody, jaką potrzebujesz, oblicza się następująca. Swoją wagę przemnażasz przez 250 ml. Razem z Jackie postanowiliśmy, że będziemy w tym razem. Po 3 dniach Boża łaska przejęła kontrolę nad moim życiem w tej dziedzinie. Bóg pokazał mi, że te rzeczy są dla nas grzechem. Biblia mówi, że jeżeli ktoś może czynić dobrze, a tego nie robi, jest to dla niego grzechem. Dla mnie niezdrowe jedzenie stało się dla mnie grzechem. Wiedziałem, że nie będę potępiony, gdy coś złego zjem, ale po prostu nie chciałem tego robić, bo chciałem trwać w społeczności z Ojcem. W każdym razie bardzo szybko stało się to dla mnie bardzo łatwe, dzięki Bożej łasce. Ten program trwał 12 tygodni. W tym okresie straciłem 25 kg i wypracowałem w swoim życiu zupełnie nowe nawyki. Myślałem sobie, to jest niesamowite, czuję się o niebo lepiej. Czułem się lżejszy i byłem tym bardzo podekscytowany. W naszej grupie zająłem 1. miejsce, jeśli chodzi o ilość straconych kilogramów w tym okresie czasu. Moja żona zajęła 1. miejsce wśród kobiet. Naprawdę weszliśmy w to całym sercem. Pomyśleliśmy sobie, program się skończył, ale nasze życie trwa dalej. Postanowiłem więc, że będę dalej w tym trwał. Następnie dużą częścią mojego życia stały się ćwiczenia aerobowe. Potem dołożyłem do tego ćwiczenia siłowe. Mijał rok za rokiem i cały czas trwałem w tych zasadach. W którymś momencie na siłowni, do której uczęszczałem, ogłoszono konkurs. Nazywał się Wyzwanie Siłowni Gold. Zrozumcie, że opowiadam wam nie tylko moją historię, ale również moje świadectwo. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Wierzę, że dzięki temu, przez co Bóg mnie przeprowadził, dzięki temu, co pozwolił mi doświadczyć i zobaczyć, ja będę mógł pomodlić się o was. I to samo świadectwo będzie mogło stać się częścią waszego życia. Wierzę, że będziecie mogli rozpocząć niesamowitą przygodę z Jezusem, na której naprawdę schudniecie. Wasze zdrowie się poprawi. Będziecie wychodzić z chorób serca i z cukrzycy. Wiedzcie jednak, że to, co mówię, nie wypływa z legalizmu. Wypływa z relacji miłości z moim Ojcem. Gdy ja poprosiłem Go, żeby On mi pomógł, On to zaczął robić. Duch Święty jest naszym pomocnikiem. Gdy ja proszę Ojca o dobry dar, On da mi ten dobry dar. Nie da mi czegoś innego. Jezus mówi, jeśli wy, będąc złymi, dajecie swoim dzieciom dobre dary,
o ileż bardziej wasz Ojciec w niebie to zrobi. Czy wydajecie swojemu dziecku kamień, gdy prosi was o chleb? Nie, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski daje dobre dary tym, którzy go o to proszą. Słuchajcie, ten fragment mówi o nas. Wszystkie dobre dary pochodzą od Ojca Światłości. Wierzę, że zdrowe odżywianie się jest od Ojca Światłości. Zdrowe odżywianie nie pochodzi od szatana. On przychodzi po to, żeby kraść, niszczyć i wytracać. Wiecie, co jeszcze odkryłem? Że te wszystkie słodycze, od których jesteśmy uzależnieni, mają swoje odpowiedniki w świecie zdrowego żywienia, które smakują jeszcze lepiej niż rzeczy, które są wypełnione po brzegi cukrem. To jest niesamowite. A więc zdrowe żywienie stało się częścią mojego życia. Trwam w nim od lat. Pamiętacie o wyzwaniu siłowni Gold? Wyobraźcie sobie mnie chodzącego na tę siłownię. Ćwiczę sobie i opowiadam wszystkim trenerom personalnym o Jezusie. Wszyscy oni mieli mnie za kompletnego wariata. Nie mówili mi tego bezpośrednio w twarz. No, może kilku z nich tak. Większość jednak po prostu mnie zbywała. Mówiła, chłopie, ty jesteś po prostu trochę szalony. Modliłem się na siłowni o klientów, trenerów personalnych. Jeden z mężczyzn tak bardzo naciągnął sobie mięsień w plecach, że ledwo co był w stanie chodzić. Miał przez te 2 tygodnie ćwiczyć ze swoim trenerem personalnym, ale przez tę kontuzję musiał wszystkie spotkania odwołać. Zobaczyłem go w szatni. On nie wierzył w Jezusa, nie wierzył w uzdrowienie. Ale gdy modlisz się o chorą osobę, ona nie musi wierzyć. Wierzy wierzący. Te znaki podążają za tymi, którzy uwierzą. Wiedz jednak, że jeżeli jesteś niewierzący, ale zostaniesz uzdrowiony, to wywróci twój świat do góry nogami. Pomodliłem się o niego. Został uzdrowiony. Po wszystkim jego trener personalny patrzył na mnie krzywo, ponieważ jego klient nagle mu powiedział, ej, czekaj, czuję się dobrze, chcę dzisiaj ćwiczyć. A on odpowiedział mu, ja już nie mam dla ciebie czasu. Przecież widziałem, że masz kontuzję. Modliłem się o innego mężczyznę, który był chory na cukrzycę. Miał nadwagę. Wydaje mi się, że to była cukrzyca typu 2. To jest rodzaj cukrzycy, z którego nie można wyjść. Żeby wyjść z tej cukrzycy, musisz mieć operację, przeszczepu trzustki. Powiedziałem mu, chcę się modlić o ciebie. Widzę, że robisz świetne postępy, jeśli chodzi o utratę wagi, ale chcę, żebyś był uzdrowiony ze swojej cukrzycy. On powiedział mi, słuchaj, ale tego się nie da uzdrowić. Ten rodzaj cukrzycy jest nieuleczalny. Wiecie, w międzyczasie ja rozmawiałem ze wszystkimi trenerami personalnymi na temat Jezusa. Robiłem na tej siłowni naprawdę fajną Bożą rozróbę. Z jednej strony oni mnie nie lubili, a z drugiej strony cieszyli się, jak ich klienci byli uzdrawiani, ponieważ z powrotem mogli przychodzić na sesję i mogli im płacić za nie. Ten mężczyzna z cukrzycą powiedział mi, słuchaj, możesz się pomodlić o mnie jak chcesz, ale mówię ci jak jest, nic się nie wydarzy. Wrócił do mnie po 2 miesiącach. Powiedział, słuchaj, byłem u lekarza. Robił mi badania i mówił, że nie jest w stanie znaleźć śladu cukrzycy w moim ciele. Zaczął mnie pytać o to, czy zmieniłem swoją dietę, czy nie. Tutaj go zatrzymałem. Powiedziałem mu, słuchaj, czekaj. Przecież powiedziałeś mi sam, że ten typ cukrzycy jest nieuleczalny. Odpowiedział, no, lekarz powiedział mi, że to jest w sumie możliwe. Czekaj, lekarz ci powiedział, że twoja trzustka może z powrotem zacząć pracować? Powiedział, wiesz co, w sumie już muszę iść. Nie chciał dalej rozmawiać. To, że został uzdrowiony z cukrzycy, zobaczył również jego trener personalny. Powiedział mi, że ich siłownia Gold będzie miała konkurs transformacji ciała. Robiłem sobie wtedy treningi siłowe i przybierałem na zdrowej masie. Gdy przybierasz na zdrowej masie, przybierasz również trochę na tkance tłuszczowej. Powiedziałem mu, że chcę zapisać się na ten konkurs i chcę uczestniczyć. To był rok 2015. Wtedy dowiedziałem się o diecie ketogenicznej. Używałem też wtedy suplementów. Firmy, którą prowadzi mój dobry przyjaciel. Jego suplementy są niesamowite. Poza tym pościłem co drugi dzień. Pościłem we wtorki, w czwartki oraz w sobotę. I tak wyglądało moje życie. Poprzedniego roku zachorowałem. W tym okresie taki post był dla mnie bardzo trudny. Ale teraz z powrotem jestem w tym rytmie i czuję się świetnie. W tamtym okresie w ciągu dnia jadłem 3 bardzo przemyślane posiłki. Ich podstawą były zasady diety ketogenicznej. Były bogate w tłuszcz, zawierały w sobie dużo białka, jednak było w nich mało węglowodanów. Jadłem też dużo warzyw. Powiedziałem temu trenerowi personalnemu, że ja wygram ten konkurs. Dużo ludzi brało udział w tym konkursie. Konkurencja była mocna. W końcu nadszedł czas, w którym do zdjęcia przed mieliśmy dołożyć zdjęcie po. Na siłowni noszę bardzo luźne dresy.
Nie chcę, żeby ktokolwiek widział, jak mi idzie i żeby oceniał mój progres. Jeden z tych trenerów personalnych uważał mnie za największego wariata na świecie. Był ateistą i nie wierzył w istnienie Jezusa. Widział jednak, jak jego klienci są uzdrawiani. Wydaje mi się, że 4 jego klientów zostało uzdrowionych. Był więc tym naprawdę poruszony. Chrześcijanie za bardzo nie głosili w okolicy, w której wtedy mieszkałem. To, co działo się na tej siłowni, było świetne. Któregoś razu byliśmy razem w szatni. Zobaczył, jak ściągam koszulkę. Powiedział, stary, jak ty to zrobiłeś? Aby wygrać ten konkurs, naprawdę pilnowałem swojego odżywiania przez 13 tygodni. To, że on sam spytał mnie, jak ja to zrobiłem, było dużym wydarzeniem. Było widać, że jest pod ogromnym wrażeniem. Wiedział, że jeżeli wygram konkurs transformacji siłowni Gold, będę mógł napisać esej, który oni będą musieli opublikować, który przeczytają wszyscy chodzący do tej sieci siłowni. On tego nie chciał, ale ja wygrałem. Powiedział mi, słuchaj, wiesz co, jest taka sprawa, wygrałeś. Mieszkałem wtedy w południowej Pensylwanii. Zwyciężyłem w tamtym rejonie. Trenerzy byli jednocześnie podekscytowani i jednocześnie zdezorientowani. Jednocześnie chcieli się mną chwalić, ale nie chcieli, żebym cokolwiek mówił o Jezusie. Napisałem mój esej. Był pełen oddawania chwały Bogu. Dzięki temu, że wygrałem, mogłem podzielić się moim sercem ze wszystkimi trenerami personalnymi. Kilku z nich oddało swoje życie Jezusowi. To było bardzo potężne. Ja za to wszystko oddaję chwałę Jezusowi. Wiecie, co Jezus mówi na ten temat? List do Kolosan, 3 rozdział, 17 werset. To jest jeden z najpotężniejszych wersetów, który mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy prowadzić nasze życie. Brzmi on następująco. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Inne tłumaczenie mówi, wszystko czyńcie dla Pana Jezusa. To oznacza, że ja nie pracuję dla siebie, ale dla Pana. Nie robię zakupów dla siebie, ale dla Pana. Dlatego nawet robiąc zakupy, chcę być świadom ludzi, którzy są wokół mnie. Gdy tankuję swój samochód, tankuję samochód dla mojego Pana. Dlatego chcę być bardziej świadom ludzi, którzy są wokół mnie. Chcę bardziej skupiać się na nich, niż na tym, że tankuję swój samochód. Gdy jem, chcę nauczyć się jeść dla mojego Pana. Chcę jeść po to, aby żyć, ale nie chcę żyć po to, aby jeść. Chcę, żeby to zdanie było prawdą w moim życiu. Przeszedłem przez fazę diety ketogenicznej. Jedna rzecz prowadziła do drugiej. W którymś momencie z diety ketogenicznej przeszedłem bardziej na dietę paleo. Zacząłem jeść więcej owoców. Troszeczkę zwiększyłem ilość węglowodanów. Chcę was dzisiaj zapewnić o tym, że Bóg może uczynić w waszym życiu to samo. Bóg chce całkowicie odnowić ciało Jezusa Chrystusa. Bóg chce oczyścić nas całkowicie. Chce oczyścić naszego ducha, duszę oraz ciało. Cały czas głosimy o sprawiedliwości. O rzeczywistości bycia usprawiedliwionym przed Bogiem. Bycie usprawiedliwionym przed Bogiem jest wszystkim. Jest naszą podstawą. Ja nie mogę być potępionym. Nie umiem żyć w depresji. Depresja jest nielegalna w królestwie. Diabeł jest tym, który ma depresję. Zapewniam was jednak, że jedzenie ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje wasza dusza, w jaki sposób funkcjonuje wasz umysł oraz wasze emocje. Czuję się teraz jak personalny trener ciała Jezusa Chrystusa. Są to rzeczy, o których Bóg naprawdę mocno mnie przekonuje. Mam Orbit Reka. Gdy trenuję na nim, trenuje również ze mną moja córka Zoe. Za pierwszym razem przejechałem 5 kilometrów. Mocno dostałem po udach. Mój Orbit Rek potrafi symulować wzniesienia. I właśnie taką trasę sobie wybieramy. Dzisiaj po 1,5 tygodnia treningów zrobiłem 15 kilometrów w godzinę. Uwierzcie mi, to bolało. Jest jednak rzecz, którą widzę. Wszystko, co robię, robię dla Pana. Chcę, żeby ta świątynia funkcjonowała tak długo, jak to tylko jest możliwe. Właśnie stuknęła mi 50. Nie chcę w wieku 55 lat nie być w stanie bawić się z dziećmi i grać z nimi. Chcę móc biegać, chcę móc jeździć. Chciałbym też umieć tańczyć, tak jak Destiny. Bardzo bym tego chciał, ale nie jestem taki dobry jak ona. Nawet gdy byłem młodszy, nie umiałem tańczyć tak jak ona. Chciałbym nauczyć się lepiej grać w kosza. Chris z ekipą są niesamowici. Są jak zawodowcy. Ja nie mam pojęcia, co robię na boisku. Jestem dobry w przepychaniu się, ale kompletnie nie umiem rzucać do kosza. Mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo Chris cały czas się ze mnie śmieje. Ben Meckel też jest niesamowicie dobry. Jest tutaj z nami. Jest to coś, czego bardzo chcę. Nie ma nic legalistycznego w pomaganiu ludziom.
Nie ma nic legalistycznego w pomaganiu ludziom, aby nabrali innych przyzwyczajeń żywieniowych. Nie ma nic legalistycznego w pomaganiu ludziom, aby zaczęli ćwiczyć. Te tematy bardzo leżą mi na sercu. Powiedz mi, czy nie chciałbyś być wolny od marzeń o pączku? Czy nie chciałbyś budzić się wolnym od pragnienia czegoś słodkiego? Wyobraź sobie, że nie budzisz się z ochotą na drożdżówkę. Zobaczcie, to działa tak. Załóżmy, że w domu jedna osoba odżywia się właściwie. Albo inaczej, załóżmy, że jeden współmałżonek odżywia się właściwie. W takiej sytuacji współmałżonek, który nie je właściwie, będzie się przed drugim ukrywał. Będzie chował się po kątach, żeby jeść słodycze. Ja tak funkcjonowałem, tylko że z narkotykami. Jedzenie nas uzależnia. Naprawdę. Problem jest taki, że wszystkie rzeczy do jedzenia są całkowicie legalne. Czy wiecie, że syrop fruktozowy z kukurydzy jest nielegalny w Europie? Zgadnijcie, co jest podstawą wszystkich kuchni w Ameryce. Syrop fruktozowy z kukurydzy. On nie jest zdrowy. Otacza nas jedzenie, które nie jest dla nas dobre. Z każdego narożnika wyskakują na nas słodycze. Wszędzie można kupić puszkę słodkiego napoju gazowanego. Każdy rodzaj jedzenia jest legalny, bez względu na to, jak niezdrowy jest. Spróbujcie mi teraz powiedzieć prosto w oczy, że nie jesteście uzależnieni od jedzenia. Bez względu na to, kim jesteś, z pewnością uważasz, że jedzenie jest cudowne. Ja też kocham jedzenie. Kocham wszystkie rodzaje sera. Kocham steki. Po prostu nie chcę kochać jedzenia bardziej, niż kocham Boga. Jedzenie może stać się bożkiem i ja nie chcę, żeby jedzenie było bożkiem mojego życia. Bóg pokazuje mi rzeczy, które są wysoko na liście priorytetów mojego życia, mimo że mi wydawało się, że tak nie jest. Dzięki temu moja lista priorytetowych dla mnie rzeczy staje się coraz krótsza. Proszę Go w tym o łaskę i On naprawdę mi ją daje. Wierzę, że jest czas na to, aby ciało Jezusa Chrystusa przyjęło przesłanie na temat zmiany sposobu odżywiania. Mamy być ludźmi, którzy jedzą po to, żeby żyć, ale nie żyją po to, aby jeść. Mamy być ludźmi, którzy są całkowicie wolni. Nie mamy być uzależnieni od czegokolwiek. Ja chcę być całkowicie wolny. Nie chcę mieć żadnych smyczy. Nie chcę, żeby jakakolwiek rzecz w moim życiu mogła generować w moim życiu reakcję pod tytułem muszę to mieć. Jedyną rzeczą, którą muszę mieć w swoim życiu, to Jezus. Jezusa nie da się przedawkować. Nawet jeżeli odżywiasz się teraz niewłaściwie i robisz to od dłuższego okresu czasu, być może jeszcze nie przynosi to żadnych reperkusji do twojego życia. Być może jesteś dzieckiem i możesz jeszcze jeść cokolwiek, kiedykolwiek chcesz. Chcę, żebyś wiedział, że to się zmienia z wiekiem. Metabolizm człowieka się zmienia. Jest czas na to, żebyśmy stali się rodzicami, którzy są całkowicie świadomi tego, co jest w porządku, a co nie jest w porządku. Mamy stać się rodzicami, którzy wiedzą, co jest w porządku, a co nie, którzy są w stanie pokierować swoimi dziećmi w kierunku tego, co jest dobre dla nich. Abyś mógł pokierować w ten sposób swoje dzieci, przede wszystkim sam musisz tak żyć. Musisz też mieć łaskę i Jezusa w swoim życiu, ponieważ to On sprawi, że ci się uda. Trzymacie się jakoś? Mam nadzieję, że się trzymacie. Kocham was wszystkich. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Bracia, nie mogłem mówić do was jako do ludzi duchowych, ale musiałem mówić do was jako do ludzi cielesnych. On w tym rozdziale napomina Koryntian. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie jak zwykli ludzie? Niesamowity jest ten fragment. Mówi, dawałem wam mleko, a nie stały pokarm. W liście do Hebrajczyków przeczytasz, że stałe pokarmy są dla dojrzałych, których zmysły są wyćwiczone w rozpoznawaniu między złem a dobrem. Mówi też, biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych.
którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Bez względu na to, czy patrzymy na nasze ciało, na duszę czy na ducha, wszystko wraca do tematu sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ sprawiedliwość sprawia, że między tobą a Bogiem nastaje pokój. Dzięki niej nic ciebie nie odłącza od relacji z Bogiem. Jeżeli w twojej intymnej i osobistej relacji z Bogiem sam na sam poprosisz Ojca, żeby ci w tym pomógł, On da tobie dokładnie to, o co Go prosiłeś. Jego pomoc będzie stała, jednak twoje posłuszeństwo też musi być stałe. On nie chce, żebyś próbował. On chce, żebyś w to wskoczył całym sobą. On nie chce, żebyś zamoczył sobie duży palec. Chce, żebyś całkowicie się zanurzył. On nie chce, żebyś dał się ochrzcić, ale tylko tak, żebyś na chwilę zanurzył głowę pod wodę. On chce, żebyś cały z impetem wskoczył do rzeki wody żywej. On chce całego ciebie dla siebie, nie tylko twojego ducha.